Tańcem z kapeluszami, w wykonaniu grupy Żabki oraz tańcem Babuszki, w wykonaniu Żabek i Jagódek powitały Państwa dzieci z oddziału przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach. Jest mi bardzo miło gościć Państwa w murach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach w to niedzielne popołudnie, by razem świętować Dzień Kobiet. Witam bardzo serdecznie wspaniałych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Sobą, bo jesteśmy piękne całe. Zewnętrznie, wewnętrznie, w każdym wieku i o każdej porze. Nasze piękno to uśmiech, inteligencja, wrażliwość, to czym emanujemy i to, w co same wierzymy. Nasze piękno to doświadczenia, nasze pasje, emocje i akceptacja siebie taką, jaką jestem. Każda z nas jest piękna całą sobą. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy się dziś spotkać w tak dużym gronie, po długiej przerwie, by wspólnie świętować, ponieważ cudownie złożyło się, że świętujemy jednocześnie dwa jubileusze, 10. Forum Kobiet oraz 50-lecie Gminy Międzyrzec Podlaski. Jedna z moich koleżanek zadzwoniła w Dniu Kobiet i powiedziała: przekaż to mojej małżonce, nie przekazałem, co niniejszym czynię. Sukces każdego mężczyzny nierozerwalnie jest związany z jego kobietą. Mam zaszczyt złożyć wszystkim Państwa, ale przede wszystkim Paniom z gminy Międzyrzec Podlaski najserdeczniejsze życzenia. Dla Was wszystkich, które dzisiaj jesteście z nami. Dużo zdrowia, pomyślności, kreatywności, ale przede wszystkim poczucia, że jesteście bardzo ważne w środowisku, które tworzycie. W środowisku rodzinnym, w środowisku swoich miejscowości, stowarzyszeń, klubów seniora, w środowisku gminy Międzyrzec Podlaski. Bez Was ta gmina nie mogłaby się rozwijać, bez Was ta gmina nie miałaby uśmiechniętego oblicza. Za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kobiety z gminy Międzyrzec Podlaski są kreatywne, są przepiękne, talentowe. Ale przede wszystkim są niesamowicie życzliwe. W tym dniu chciałbym bardzo gorąco Was wszystkie pozdrowić i tą symboliczną wiązankę kwiatów złożyć na ręce jednej z pań. A wszystkich panów siedzących tutaj, radnych, dyrektorów, bardzo bym prosił o niespodziankę dla wszystkich z Was. Jesteście kreatywne i każda z Was w dniu dzisiejszym otrzyma jedyny w sobie bukiet. Bukiet, który będzie jedynym w sobie i niepowtarzalnym. Wiem, że potraficie podchodzić do siebie samego z dystansem, bo to od Was będzie zależało, jak ten bukiecik będzie wyglądał. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, trudne, niemożliwe. Warte próby.
oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodził mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspersa i pisma kobiece. Nie wie, po co to śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą. Tasek do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Dziękujemy za to, że jesteście, dziękujemy za to, że jesteście razem z nami. Dziękujemy, że również ubogacacie nas takim swoim życiowym, ludzkim, wspaniałym podejściem, byciem całą osobą, byciem pięknymi. Brało jury pod uwagę komisja, że akurat pani i jak wygląda pani życie na co dzień? Czym się pani wyróżnia wśród kilku tysięcy kobiet w gminie Niedrzec Podlaski? No jestem bardzo zaskoczona tym wyróżnieniem, jest mi bardzo miło. Myślę, że żyję tak jak większość kobiet. Praca, dzieci, dom i robota. Uśmiech pomaga na co dzień? No pomaga, pomaga przezwyciężać te złe chwile i iść dalej do przodu.
Czy ta nagroda, czy ten tytuł w czymś zmieni Pani życie? Czy pozwoli nabrać dodatkowego wiatru w żagle, kolejne skrzydła? Tak, na pewno. W ogóle w swoim życiu to taka pierwsza poważna nagroda? No tak, pierwsza. Totolotka Pani jeszcze nie wygrała? Nie, męża wygrałam w Totolotka. Męża Totolotka. Tak. Gratulujemy, to była szóstka. Dziękuję za... Spotykamy się u nas w świetlicy. Mamy różne zajęcia. Oczywiście uczestniczę we wszystkich zajęciach, takie tylko były i są. No, Pani tak... rozumiem, trzyma ster tego wszystkiego. No staram się. Staram się, ale no, czy mi to wychodzi? No myślę, że tak, bo jednak to dalej kontynuujemy to. W gminie Międzyrzec kobiety mogą się odnaleźć, znaleźć pomysł na siebie. Czy jest to dostrzegane przez Urząd Gminy, przez Pana Wójta, przez instytucje kultury, które pracują na terenie gminy? Czy jest się łatwo rozwinąć z własnymi zainteresowaniami i własnymi pomysłami? No tak z własnymi to nie za bardzo. No, mamy takich specjalistów, którzy po prostu nas kierują, z nami są i my też z nich bierzemy przykład i oni nam bardzo pomagają. Ale to nawet mieć tych specjalistów, to musi być ktoś, kto tych specjalistów będzie słuchał. Czy ciężko jest w obecnych czasach wyciągnąć Panie z domu? Czy jednak dalej wolą siedzieć w domach przed telewizorami? Też zdarza się, że też siedzą w domu, ciężko jest, ale za wielką prośbą to czasami no, jadę samochodem i biorę jak ktoś dalej, no i niestety no, jakoś trzeba sobie radzić. Czego Pani życzyć? No przede wszystkim, jak to dzisiaj, zdrowia. No czy tak ten, to. Czy ten tytuł da Pani kolejne wiatr w żagle, skrzydła kolejne, żeby jeszcze bardziej działać? No na pewno, bo ja bardzo lubię takie no po prostu spotkania, imprezy. Ja gdzie są, to ja jadę, no bo ja to lubię. No jeżeli coś tam, jakieś mam coś do powiedzenia, to oczywiście... Czy jakiś wiersz, czy jakieś coś, to w przedstawieniach bardzo chętnie uczestniczę. Gratulujemy. I chciałabym, żeby to było jak najdłużej. Gratulujemy. Dziękuję ślicznie, dziękuję. Nas jest więcej niż połowa. My to właśnie ta płeć słaba. W dawnych czasach białogłowa, dziś po prostu baba. Za to oni, to panowie, głowy rodzin, jak królowie, jak geniusze, mało, mało, bohaterzy gębo całą. Ten jest znawcą, ten wywalec, jakiś to, ten wywalec. O kobiecie kpi z przekąsem i uśmiecha się pod wąsem. I na wszystko patrzy z góry, taki dumny już z natury. Dzień 8 marca to kobiece święto, są uprzejmości, toasty, prezenty. Każdy kwiat wręcza z miną uśmiechniętą, choć zwykle bywa zły i nadęty. Schodzą się goście, składają życzenia. Sylwizatka także uśmiechnięta, lecz chcę zapytać, tak do przypomnienia, czy o kobietach ktoś zwykle pamięta, że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą, że wciąż pracują od świtu do zmroku, że nieustannie dla swoich się trudzą, a zauważane są raz w roku. Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom, uczniom, nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach. Bardzo dziękuję paniom dyrektor, pani Sylwii Kubicy i pani Magdalenie Chodzińskiej. Bardzo dziękuję panu wójtowi i wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie tej bardzo wyjątkowej uroczystości. Także bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję państwu za przybycie. Bardzo dziękuję Radzie Rodziców,
szczególności panu przewodniczącemu Łukaszowi Wasilukowi, pani skarbnik Aldonie Komorce i wszystkim rodzicom z Prezydium Rady Rodziców, którzy tutaj nas też poczęstują słodkim tortem. No bo oczywiście jak jubileusz, no to nie może zabraknąć oczywiście tortu. Także serdecznie Państwa zapraszam.